Moje uszanowanie. Mam dzisiaj przygotowany felieton bieżący z tygodnika Polityka. Jako właściwie to jest felieton do opowiadania, raczej może takie po pierwszej turze wyborów prezydenckich napisałem. A, okulary, przepraszam. Nie pomagają, ale nie zaszkodzą, jak zwykle. Król był mulisty wielki. Sam mówił o sobie, jestem ojcem zbawcą i rozdawcą. W chwilach szczególnej radości podśpiewywał. Daję wam życie najlepsze na świecie, jakiego nie znajdziecie na żadnej planecie. Raz na 5 lat urządzał wielkie wejście na wieżę marzeń, a zwycięzca zostawał księciem. Na małej wyspie miał dworzan wyznaczonych przez króla oraz wielki stół z zapasem piór i atramentu, na którym podpisywał wszystkie dokumenty przysłane przez kancelarię władcy. Od siebie dodawał książę tradycyjny komentarz, wspaniały edykt, boski rozkaz albo to zarządzenie przejdzie do historii. O wejście na wieżę starali się różni, ale zwycięzca był z góry wyznaczony. Zawsze szedł pierwszy, korzystając z licznych podpórek i poręczy, oficjalnie zainstalowanych dla wszystkich. Schodów wieży nie było, ani okien. Panował mrok, więc ten pierwszy, jako jedyny, dostawał latarkę za pasem. Zatknięty miał potężny młotek, którym demolował ułatwienia, z których przed chwilą korzystał. W ten sposób droga dla innych stawała się nie do przejścia. Królewski faworyt pojawiał się na ostatnim piętrze wieży, w jedynym oknie. Przechodził na dach. Siadał, trzymając drzewce chorągwi i krzyczał. Pokażcie mi takiego, co wejdzie wyżej. Tłum szalał, a władca bił brawo. Pewnego roku wszystko szło gładko, zgodnie z tradycją. Pupil króla siedział już na dachu, a kolejni konkurenci, jeden po drugim, odpadali od gładkich ścian wieży. Słychać tylko było głośny krzyk, a potem chrechot króla, gdy połamanego nieszczęśnika wynoszono ze środka wieży na desce. Właśnie kończono rywalizację. Ostatni zawodnik w błękitnym roboczym kombinezonie ruszył w trasę. Zamknięto za nim drzwi, aby nawet ślad światła nie ułatwiał mu wspinaczki. Powinien spaść po kilku metrach. Wszyscy czekali na rozpaczliwy jęk wieńczący nieudaną próbę. Niektórzy nawet już wstawali z ławek. Ale w środku wieży panowała cisza. Widzowie, król i jego dwór rzucali sobie pytające spojrzenia. Siedzący na dachu zwycięzca zgodnie z regulaminem po raz trzeci krzyknął: pokażcie mi takiego, który wejdzie wyżej. W tym momencie za jego plecami ukazał się niebieski kombinezon. Wielkie, churalne o! Wyrwało się zgromadzonym. Błękitny, wężowym ruchem siadł na ramionach pewnego siebie lidera i krzyknął: wyżej już nie mogę, ale też nie mam powodu. Kochani, pozdrawiam was. Obywatele królestwa rzucali się sobie w objęcia, niektórzy nawet płakali. Władca wycedził, chamska hołota, i w lektyce opuszczał amfiteatr. Dziennikarze przeprowadzali wywiad z człowiekiem w kombinezonie, pytając go o szczegóły tego nieprawdopodobnego wyczynu. Stojący dookoła tłum słuchał uważnie.
Wyczołgałem się z wieży przez zarośniętą pokrzywami lisią jamę, wyżłobienia w piaskowcu od deszczu i jaskółczych gniazd bardzo mi pomogły. A od 20 metra chwyciłem urwany kabel piorunochronu. Latające wokół wolne ptaki dodawały mi skrzydeł. Ta królewska wieża to ruina i wejście na nią nie jest żadnym wyczynem, mówił. Od południowej strony są jeszcze dziury po wielkiej wojnie. Remont jest zapowiadany od lat. Na razie eksponuje się jedynie piękne rysunki zrekonstruowanej wieży w Muzeum Patriotyzmu. Dokonał pan czegoś naprawdę nadzwyczajnego. Po co pan to zrobił? Dopytywali się dziennikarze. Chciałem pokazać, że można wejść, tylko trzeba mieć własną drogę. Teraz w tych zatęchłych murach wyrobimy wielkie dziury, wstawimy okna i otworzymy je na wszystkie strony świata. Zrobimy to razem. Tak, zróbmy to, odkrzyknął tłum. Zróbmy. Dziękuję.